Dobra, kolejną kartą jest legenda. Jest to Nexus Champion Sarad. Za 5 many 4-5. Inspire at the random spell to your hand. Ale tak naprawdę nie jest karta za 5 many, tylko za 7, ponieważ no, jest za bardzo. Jej efekt działa tak, że na pewno nie będziemy chcieli zostawić na pusty stół tylko jak zagrania Yeti za 5, tylko chcemy od razu użyć Hero Power, żeby dostać tego spela, ale jednak to jest taki Ragnaros. Czasami może być dobre, dostaniemy jakąś kartę, którą będziemy potrzebować na kolejną turę, ale czasami po prostu dostaniemy, nie wiem, Sacrificial Pact czy Moonfire, który nic nam nie zrobi. Wiadomo, to jest. Każdy spell z całej gry są spele dobre i są spele złe. Nie wiem, co ty o tym myślisz, Bartek, przykładowo. Ja uważam, że ta karta mocno cierpi ze względu na 4 ataku, bo 5 życia ma na przykład Belcher i przez to został na przykład wyparty Kayn z mety, że Kayn nie przechodzi przez Belchera. I mimo, że tej karty nie będziemy grać w piątej turze zazwyczaj, to czasami jednak będziemy zmuszeni ją zagrać i koleś nam odpowie Belcherem albo jakimś removalem na nią. No, tak, zresztą tak jak sam wspomniałeś, jest strasznie dużo beznadziejnych speli tak naprawdę. Totalnie bezużytecznych, nie wiem, jakieś tam Divine Favor, jak masz pełną rękę, nie wiem, Control Voidem, albo no nie wiem, no generalnie jest mnóstwo speli, których byśmy nie chcieli uzyskać jakby. I ta karta, wydaje mi się, że ona może się gdzieś wkraść do jakichś właśnie kontrolnych, no mocno kontrolnych decków, które będą tą kartę potrafiły jakoś ochronić, albo będą sobie mogły pozwolić jakby na zgranie jej później niż w piątej turze. No coś w stylu Ale Priest'a. no, możliwe, możliwe. Ale właśnie 4 ataku strasznie mi się nie podoba. Chociaż jakby miała 5-5-5, w sensie 5 many i 5-5, to by pewnie była zbyt mocna, ale no nie wiem, to wiesz co. Kurczę, te 4 ataku strasznie boli moim zdaniem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale ta karta ma potencjał. Ma potencjał w kontrolnych deckach, ale nie jestem przekonany na ten moment. Ja, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie Greedy Inspire decka bez tej karty, bo według mnie ta karta za 5, zauważmy, że ona tak naprawdę ma Inspire, który jest card drawem, a card draw jest zwłaszcza pożądany w takich kontrolnych dekach. No wiadomo, no masz rację, ale właśnie Więc... nie ma takiego deku jeszcze, tak? Więc to jest Nie wszystko ma, ale mi się gadanie, wydaje, prawda? że jeszcze tym bardziej mogą powstać, bo zauważmy, że ta karta ma jakby super taunt w takich dekach, bo chcemy, zwłaszcza grając na kontrolę, chcemy jej ucinać card draw, jeżeli nie gramy załóżmy do fatigue, a tutaj fatigue też nie działa, bo to nie zabiera kart z deku, to daje kartę losową. Więc ta karta można powiedzieć, że ma coś w rodzaju super taunta, a za 5 many mamy załóżmy druida w tauncie 4-6, który jest grany jest ogólnie dobrą kartą, więc ta karta traci 1 życia. 1 życie to w sumie nie jest tak mało, jak się wydaje, to jest dużo zazwyczaj. Ale potencjalny value z tej karty wydaje mi się, że zwłaszcza nawet ona mi się nie wydaje taka zła, jeżeli nie byłoby efektu combo z Inspire. Wtedy by nie była jakaś świetna i w większości deków może by się jej nawet nie grało, ale jeżeli Inspire będzie jakby podrasowane właśnie taką Maiden of the Lake czy czymś takim, wydaje mi się, że ta karta w dekach na Inspire na pewno w części chociaż z nich się pojawi. No, co do tego deku na Inspire, to myślę, że będzie praktycznie w każdym grana, tak jak powiedziałeś, ale no nie wiem, zobaczymy, bo w takich obecnie jakby patrząc jakby z obecnej perspektywy, no ta karta jednak trochę cierpi przez to 4 ataku i 5 życia w zasadzie też, bo ginie od Loteba, a Druid of the Claw na przykład nie ginie od Loteba, nie? No nie wiem, mi się wydaje, że karta jest okej, okay, ale no musi powstać nowy deck, tak? Okej, więc naszą kolejną kartą jest Kodorider. Drop za 6 many, statystyki 3 na 5. Efekt to Inspire, Summon a 3-5 4 Kodo. Ja uważam, że ta karta nie jest zbyt dobra, bo jednak to już jest 6 many i to już jest dalsza jakby część gry. I to musi być przede wszystkim deck kontrolny, bo nawet w midrange, załóżmy druidzie, granie w szóstej turze on curve 3-5 to jest po prostu masakra. Bo nawet Taurisian 5-5, co prawda gra się go, bo ma niesamowity efekt, ale tak czysto on curve 5-5 za 6 many to nie jest to, czego szukamy. A 3-5, no musi mieć efekt, tak? Załóżmy, że gramy Kodorider, Hero Power, mamy jakiś efekt. Nie wiem, w siódmej turze, ósmej mamy powiedzmy 6-10, tak? Bo mamy dwóch Kodo, ale to są jednak dwie jednostki, to nie ma. No niby ma taunta, ta pierwsza karta, załóżmy, że ma taunta, ale to jest taunt 3-5. Kolejne karty już nie tworzą kolejnych Kodo, tak? Więc
Szczerze mówiąc, mi się ta karta nie podoba. Nawet nie wiem, czy ciężko będzie mi znaleźć Inspire deki. Tak wychodząc czysto teoretycznie, jak mówimy już o tym z Inspire, ciężko mi będzie znaleźć deki, w których to będzie grane. No ja na przykład uważam, że ta kajta jest strasznie słaba. Ona będzie dobra na arenie, ale w Constructed ja nie widzę jej jakby zastosowania, bo 3-5 za 6 many to są statystyki beznadziejne. Ginie od Sylwany, Talisiana i tamci jeszcze mają dwa życia, a nie jeden, żeby na przykład móc swingować. Poza tym jakby, no ta kajta, tak jak powiedziałeś, nie może być zagrana w szóstej turze, bo ona ginie praktycznie od wszystkiego, co jest w szóstej turze. Poza tym kajta grana już za 6 many. To jest jakby bardzo jakby zapełniony slot, bo mamy i Sylwanę, i Talisiana, na przykład jeszcze Shield Maiden, no i tam jakieś Fire Elemental, tego typu rzeczy. Czyli to są kajty tak naprawdę no, z bardzo, bardzo ścisłej czołówki jakby ogólnie, jeżeli chodzi o kajty w Hearthstone'ie. I ta kajta po prostu ma zbyt słaby efekt, bo ona musi jednak to kodo stworzyć. Więc jeżeli będzie coś takiego, co spowoduje, że twoje hiepały na przykład będzie kosztować 0, to ta kajta może jeszcze się wciśnie gdzieś, ale tak to ja nie widzę szansy, bo nikt nie będzie czekał z taką kajtą do 8 tury, już się nie powinno się czekać, ale no trzeba będzie jednak, no i nie wiem. Moim zdaniem zbyt słabe statystyki i zbyt duży koszt many, chyba. Chociaż nie, może jakby kosztowała 5 i by miała 3-5, to może by jeszcze coś z tego było, ale ze 6 many nie ma opcji, po prostu są znacznie lepsze karty. Nie wiem, czy ta karta też po prostu nie podoba. Nie ma po prostu instant value za ten korzyść. To by miałoby, nie wiem, Battle Cry, to już byłoby lepsze, ale Inspire po prostu niszczy tą kartę i nawet Detracer by ją ratował w jakimś tam stopniu, ale i tak tyle za 6 many lepszy byłby oczywiście Kern, który już tak jak mówiłeś wcześniej nie jest grany, ale Battle Cry byłby akurat w porządku moim zdaniem. Inspire po prostu powoduje, że ta karta jest niegrywalna w Constructed, na arenach może być grywalna, bo wiadomo, że jak dostaniemy to w 8 turze, to już lepiej zrobić sobie dwie jednostki i tam już przeważnie w flicklejcie jest na arenach. To jest po prostu pusta ręka i liczymy na top decki, jeśli już dotrwamy do late game'u. No właśnie, porównując tę kartę do Kerna, to tak naprawdę zarówno Inspire, jak i Defratel są podatne na silence, tak? A Kern to jest przede wszystkim karta jakby snowballowa, a jej już się nie gra po prostu, bo jest za wolna, bo nie traduje z innymi jednostkami. A ta karta Code Rider jest tak naprawdę tylko gorsza, bo ta karta od Kerna różni się jedynie tym, że jeżeli już będziemy mieli z niej value, to jest tak naprawdę win more. Jeżeli wygrywamy, gramy to na stół, mamy przewagę, okej, jest fajnie. Jeżeli musimy odrobić, to jest duży problem, a nawet przewaga, jaką osiągamy załóżmy z Kernem, jeżeli nie wyłapie Silence'a, jest okej, a nie gra się go. Kiedy ostatni raz widziałem Kerna? W Roadju. Dlaczego? Bo jest sticky. A ta karta no, nawet nie jest sticky, bo ona powiększa jakby od razu ilość tych kodo i no, niby oil też ma na tym jakiś efekt, ale jednak 3-5 takie jest łatwiej zabić niż 4-5 też. No nie wiem, mi się ta karta, nawet porównując do Kerna teraz, ładnie ją porównać, bo nawet o tym nie myślałem, nie podoba mi się i takie mam przeczucie co do niej, że nie będzie grana. No nic, kolejną kartę chyba Bartek powinien mówić, tak? No dobra, mogę ja. Dobra, to następna karta to jest Justicia Too Hard. 6 many, statystyki 6-3. Battle Cry, replace your starting hero power with better one. I tak, tutaj jest jakby... No, kurczę, dwie strony medalu, bo jakby statystyki tej karty są absolutnie żenujące, szczerze mówiąc. Ona ginie od Flamimpa, od First Bolta i tak dalej, no, ale z drugiej strony jakby patrzeć na jej efekt w niektórych dekach, że mówmy właśnie. Wydaje się całkiem w porządku. Właśnie już biorę jakby efekty tej karty. I tak, mamy Upeista. Uzdrowienie. Moc specjalna. Przywróć 4 punkty zdrowia. Czyli 2 razy więcej przywracamy życia. Czyli to jest w zasadzie Upeista, mi się ten efekt podoba. Pujołcza. Zatrucie sztylety. Moc specjalna. Otrzymujesz broń 2-2. To nie jest jakaś tam strasznie duża zmiana moim zdaniem.
Więc akurat do Yoja już od razu mówię, że ta Kajta no, nie pasuje, bo to nie jest Kajta, która da ci jakieś tempo. A Przede obecny wszystkim nie jest taki. karta do rogue. Dokładnie. A obecnie Yoja jakby musi być tempo deckiem i no, po prostu ma za słabe statystyki i zbyt małe value ta Kajta, żeby była w Yoju. U szamana. Właściwy totem. Moc specjalna przyzwij wybrany przez siebie totem. O szamanie to można by było napisać książkę. Ja uważam, że Hero Power szamana, jeżeli w obecnym jakby stanie szamana, jeżeli by tak wyglądało jak po użyciu tej kajty, to szaman też nie byłby zazwyczaj OP. A no ten efekt jakby. Nie wiem, nie uważam, żeby ta kajta była w stanie wyprzeć na przykład Fire Elementale z deku szamana. Po prostu nie widzę tego. Przynajmniej nie za taki efekt. No. Ja szczerze mówiąc, z tym Hero Power, wydaje mi się, że Hero Power Shamana jednak dużym jej stratą jest RNG, ale no, ale no zwłaszcza, zwłaszcza. Nie możemy wyprzeć tej Fire Elementale. No, bo zwłaszcza dlatego nie możemy. Bo Fire Elementale jakby to jest. No to jest jedna z najlepszych kajt w grze, jakby nie patrzeć. Zdecydowanie. No, ta kajta w Shamanie też raczej nie sądzę, żeby była grana. Kolejna Hero Power, kolejna klasa to jest Warlock. Moc duszy. Moc specjalna, dobierz kajetę. Czyli nie tracimy dwa życia przy tobie. I to jest jakby. Ja jestem akurat przeciw temu. W sensie tej kajecie na przykład w Henlocku, w. No, w Zuto ta kajeta ma słabe statystyki. Może powstanie jakiś kolejny nowy Warlock. Tak naprawdę z każdym dodatkiem powstaje nowy Warlock, więc możliwe, że ona też w Warlocku jakimś nowym się pojawi. Ale w Henlocku po pierwsze ta kajeta nie jest win condition, czyli nie będzie grana, bo za łatwo ginie. Po drugie, w Handlocku czasami chcemy tracić życie, żeby zagrać przy simultany, więc ta kajta moim zdaniem jest akurat w Handlocku w sensie, jest no, słaba. No ale w ZU też tak naprawdę, w ZU jeżeli tapujesz, to nie ma tak naprawdę różnicy, że życie tracisz, bo jeżeli tracisz no kontrolę nad stołem z ulokiem, to i tak przegrywasz grę, więc nie robi ci, czy tracisz życie, czy nie. Dokładnie, poza tym, no ona ma za słabe statystyki, nie można, nie może być coś, co ma 3 życia w deku, który opiera się na jakby, jak geniu najbardziej efektywnych jednostek w każdej turze, tak? No nie ma takiej opcji. Kolejna klasa to jest Warrior. No i tutaj mamy moc specjalną, otrzymujesz 4 punkty pancerza. To akurat jest dosyć kuszące, szczerze mówiąc, bo często wojem desperacko potrzebujemy pancerza. No i to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie poświęcić coś, jakiś win condition za to? Myślę, że ta kajta w Wojo będzie testowana, bo jakby. Akurat w Wojo efekt jest spoko, bo jakby shield się jeszcze kombuje z shield slamami i tego typu rzeczy. I generalnie Woj strasznie dużo chce mieć życia i pancerza, żeby jakby przetrwać jak najczęstsze atakowanie swoimi brońmi. Możliwe, że na przykład ta kajta plus jakieś inne armor gainy typu Shield Maiden, Shield Blocki pozwolą grać nam na przykład Goy Howl'e bardziej efektywnie. Mimo, że to są obie kajty tak naprawdę są wolne, to możliwe, że jakby będziemy w stanie wytrzymać cały ten damage na sobie i ta kajta może jakoś pomoże nawet na agro, ale no nie wiem, zobaczymy. Wiesz co, ja bym się chciał zatrzymać przy tym woju, jeżeli mogę. Bo zauważ, że grając wojem na Priesta albo wojem na Szamana, to często gra wygląda tak, że w pewnym momencie gry Priest lub Szaman wystawia ci 3 ataku na stół i po prostu cię bije co turę. Zbija ci o jeden więcej życia niż ty armor gainujesz i cię bije, tak? Grasz tę kartę, ona tak naprawdę załóżmy, no takiego Szamana ginie od Fire Ele, ale to jest jedna karta, więc biorąc pod uwagę całość, może mi się wydaje, że taką jedną kartę stracić, dlatego że też jeżeli wybejtujemy takie Fire L, to jest kolejny value dla naszego Executor Removal, Brawl, no, Overextend. Ja uważam, mogę przerwać? Aha. Proszę. Ja uważam, że ta karta pod względem tego, że to jest Battle Cry i zamienia nam na stałe efekty działania naszego Hero Power, ratuje to strasznie, że to jest taki big game hunter, gdzie dostajemy instant value na prawie całą grę, bo no przykładowo w większości decków gra się 1 do 2, 7 plus ataku życia, raczej damage'u, więc 7 ataku ginie, czyli boimy się największego zagrożenia, niszczymy, ginie nam big game hunter. Mieliśmy value, zniszczyliśmy tam jedną mocną jednostkę, jeden za jeden. Tu będzie podobnie, czyli dostajemy od razu mocne hero power, do tego
sześć ataku, które po prostu jak coś będzie na stole, trzeba będzie się wymienić, to zginie to, czyli po prostu dostaniemy te value w postaci całej gry, w postaci hero power oraz jednostkowo w postaci wymienienia się czy zebrania jakiegoś removalu, który mógłby być wykorzystany na coś większego. Nie, ale mi się właśnie to się wydaje. Nie, to nie jest tak, że tak masz efekt od razu. Tu nie masz efektu od razu. Tutaj efekt potrzebujesz tej kajety, czasu. Potrzebujesz czasu, żeby go wykorzystać. I ta kajeta właśnie na agro ci tylko pomoże, jeżeli nie giniesz w następnej turze na przykład. I też ci nie pomoże zbytnio zredukować stołu i tak naprawdę ta kajeta będzie co jest lepsza w co jest bardziej jakby kontrolnych matchupach. No właśnie, ja chciałem to powiedzieć. Od początku właśnie też mówiąc o tym woju do tego zmierzałem, że ta karta tak naprawdę może być nawet tech kartą do kontrol matchupów, bo ta karta zarówno na agro, jak i midrange jest po prostu beznadziejna, bo tradują z nią jednostki za 2, 3 many, nawet flaming w nią traduje. Więc ta karta po prostu nie robi nic, a nie możemy przedłużać gry na agro, bo po prostu w agro jak najszybciej chcemy ustabilizować ten stół, żeby przeżyć, tak? Z kolei w matchupach kontrolnych, kiedy mamy ten czas, kiedy mamy czas, żeby wyciągnąć właśnie value z tego hero power, które w niektórych w naszych klasach jest podwójny efekt tego hero power, tak? W druidzie, chociaż druid jest akurat midrange, więc tutaj bym się kłócił, że ta karta. Mamy podwójny efekt w priście, mamy podwójny efekt w woju, właśnie o tym mówimy cały czas. Więc ta karta daje nam jakby czas w kontrolnych matchupach i może to będzie jakaś tech karta. Może powstanie deck z Inspire, w którym ta karta będzie świetna, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli te decki z Inspire się nie przyjmą, to ta karta może być właśnie techowana właśnie do matchupów typu Void kontra Priest, Void kontra nawet Shaman, chociaż tego nie jestem pewien, ale Void kontra Priest jestem po prostu w pełni świadom tego, że ta karta jest niesamowita w tym matchupie i ta karta przede wszystkim potrzebuje czasu. Ta karta to nie jest coś, co w szóstej manie chcemy, w szóstej turze chcemy zagrać, tak? Ale biorąc pod uwagę perspektywę czasu, w niektórych matchupach jest okej. Okay.